Cześć, z tej strony Farrell i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy państwo, przypomnimy sobie gierkę, którą już graliśmy rok temu. Jest to gra Match Masters. Dzisiaj też przygotowałem dla siebie challenge. Pode mną znajduje się Aleja Płaczu, tak ją nazwałem, ponieważ na tej alei znajdują się tylko i wyłącznie same kary. Dzisiaj rozegramy mecz w dwóch trybach, Match Rumble oraz Tournament. I każdy mecz muszę zagrać innym boosterem. W skład wchodzą tylko diamentowe boostery oraz legendarne, których mam naprawdę sporo i są kozackie. Dzisiaj wam je wszystkie pokażę i omówię. Jeżeli przegram pierwszy mecz, opaską elektryczną zostanę rażony prądem. Jeżeli przegram drugi mecz, muszę zjeść jajko. Jeżeli przegram trzeci mecz, muszę zjeść coś ostrego, co przygotowała JJ-ka. Jeżeli przegram czwarty mecz, muszę pomalować sobie usta na czerwono i siedzieć tak do końca odcinka. Jeżeli przegram piąty mecz, muszę wylać sobie wiadro zimnej wody z lodem na głowę. A uwierzcie mi, na dworze jest zimno. Jeżeli wam się podoba taki challenge i chcielibyście na przykład, żeby JJ-ka zmierzyła się w tym challenge'u w następnym odcinku, stawcie łapeczkę w górę. 5000 łapek i dla was to nagramy. Pierwszy mecz rozegramy w trybie Match Rumble. Musimy przetrwać dwie rundy, grając aż z 8 graczami. W tym trybie wygrywają tylko dwie osoby. Pierwsze miejsce zdobywa zakręcenie kołem, wlepę do zeszyciku takiego stickera plus 150 puszek. Drugie miejsce otrzymuje stickera i puszki. No i oczywiście obaj zatrzymują swój booster, czyli swoją kartę, jej nie tracą. Dobrze, zaczynamy naszą zabawę. Wybieramy graj. I teraz w grze została wprowadzona opcja sprawdzania statystyk naszego boostera. Wybierzemy sobie chomiczka, ponieważ chomiczek jest totalnym szefem jak dla mnie i to jest najlepsza karta diamentowa. Kiedy naciśniemy plusik nad daną kartą, to wyświetla nam się opis tej karty, za ile możemy ją kupić. No i oczywiście na dole jest teraz specjalny filmik, który przedstawia nam naszą postać. Jak widzimy, chomiczek tutaj strzela z łuku. Jest to taki walentynkowy kupidyn i zamienia groszki, koraliki, serduszka. Później tworzą się linie. Coś pięknego. Więc wybieramy go. W tym trybie jeszcze musimy dobrać dwa perki, więc ja wezmę pioruny oraz bomby. Graj! Dołączyło nas do meczu i uwaga! U góry nam się wyświetlają nasi przeciwnicy i nasza karta musi być podświetlona na niebiesko, czyli musimy zdobyć wystarczającą ilość punktów. Rumble. Dobra, czy mamy jakiś super move? Nie mamy. Albo jest. Od razu super move. Kozak. Od razu się zmienił też w pioruna. Pięknie. Rzucam teraz piorunka kolejnego. Do tego zrobimy jeszcze bombę. Niech to wszystko wybuchnie. Boom! Okej, piorun nam nie wybuchł, a szkoda. I mamy ulta. Już mamy w tym momencie ulta. Odaktywujemy boostera. Czarujemy, czarujemy. Wow, wow, wow. To będzie mocne. Patrzcie na to. Okej, myślałem, że jeszcze pioruny zostaną zahaczone. Teraz. Let's go! Let's go! Ho, ho! Jesteśmy pierwsi! Aktywacja boostera! Lap, lap, lap. Zostawcie łapkę w górę dla chomiczka, jeżeli też uważacie, że jest uroczy. Jest cudowny. Jeszcze jak dla nas wygrywa, tym bardziej. Te serduszka też są mocne. Uwaga, zróbmy coś z serduszkiem. Mamy coś. Okej, okay, serduszko, serduszko zadziałało. Dawaj, dawaj, kolejne serduszko, serduszko. Znowu zadziałało, pięknie. I mamy coś jeszcze z serduszkiem? Chyba już nic, ale możemy dać jeszcze ten ekstra move. Dobra, jest ładnie, tu jeszcze dam. Booster ready. Jestem ciekawy, czy ten booster mi przejdzie na kolejną rundę, czy mi się zeruje. Uwaga, odpadają. Cztery osoby odpadły, zostają mi tylko cztery, z którymi walczę. Ale coś mi się wydaje, że to będzie gra do jednej bramki, zobaczcie na to. Boom! Aktywujemy boostera znowu. Wszystko mi zamienia w serduszka, coś pięknego. I teraz musimy zrobić fajną linię. No i nie mamy niczego fajnego. Okej, tu niebieskie ewentualnie. Dobra, jest tutaj linia. Kolejna tu z serduszkiem. Klasa. Niebieski. Czy uda nam się nabić ulta? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ekstra move, tak? I jeszcze patrzcie na to. Finish him! Udało się aktywować jeszcze booster. Coś pięknego. Let's go. Ho, ho, ho! Jazda. Serduszka. Deklasacja. To jest deklasacja. Dobra, super. Patrzcie, co się dzieje. Ekstra move kolejny. Kolejny ult. Jeszcze boostera aktywuje. Dobra. Zwycięstwo. Łatwo. I sami powiedzcie, że ta gra nie jest wspaniała. Zwłaszcza z takim boosterem kozackim. 576. Mamy to. Farrell pierwszy. Tak jest. Achievement. Okej. Okay. Game Grab Master. Pięknie. Lecimy z drugim poziomem trudności, czyli z surowym jajkiem. Jeżeli przegram, będę musiał je zjeść. A uwierzcie mi, jeszcze tego nigdy w życiu nie robiłem i nie chciałbym tego robić. Gramy teraz turnament. W turnamencie mamy takie dodatki jak za każdym razem, kiedy nam się zrobi linia albo kolecki spadają, no to dodatkowo wlatują jeszcze na całą tablicę bomby. Każdy kolor ma inną punktację oraz gramy dwie rundy po trzy ruchy. Ja sobie wybiorę tutaj w ten tryb może statek UFO. Pokażę wam, na jakiej zasadzie on działa. Przylatuje statek
UFO i kradnie klocuszki. Dzięki temu tworzą się linie. Bardzo fajny booster, epicki. Później przejdziemy do legendarek, więc wybieramy i gramy tutaj oczywiście przeciwko trzem różnym graczom. Okej, też ma epicki booster, więc będzie ciekawie na pewno. Ja od razu rzucam piorun. Dlaczego by nie? Piorun jest warty zawsze na początku. Rzućmy teraz bombę. Od razu jak to wszystko wysadza. I zdobywamy jak najwięcej punktów. Niestety nie wyszło. Ale lipa. Rzućmy tak może. Okej, teraz wyszło. Prawie booster załadowany. Pyk. I booster, booster, booster. Poszedł. Statek UFO odpalony. Kradniemy klocuszki. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Extra move. Okej, znowu piorun. Jest okej. Tutaj w bok. Kolejna bomba wybucha. Super. No i 319. Ciekawe, czy to pobije. Oby nie. Okej, zdetonował bombę. Czy będzie jeszcze coś dodatkowego? Nie ma. Złote są tutaj za 5 punktów. Na dole mamy skalę. Zielony 2, pomarańczowy 3, fioletowy 4, żółty 5. On sobie je zamienił na jednego koloru i dzięki temu zdobyła więcej punktów. Ej, on ma lepsze perki ode mnie. Ale to ograł chłop. On wygra. Nie, ja będę przez niego jadł jajko. Będę jadł jajko! No i dobra, jak po mnie. Co, chłop zaczarował tablicę? Nie, 400. 500. Co jest? On jeszcze ma ulta. Dobra, napiszcie farel smacznego w komentarzu. Moja kolej, okej, no to lecimy. Lecimy, bomba. Extra move, super. Pełen ult. Aktywujemy teraz sobie boosterka. Będzie coś jeszcze ciekawego? Nie ma. Jest bomba. To zróbmy tak. Bomba na bombę plus piorun. Poszło, poszło, poszło. Extra move. Dobra, zróbmy to. Będzie ult. Nie ma jeszcze ulta? Niedobrze. Będzie extra move gdzieś? Nie ma. Teraz, 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 teraz. Nie! Zabrakło jednego klocuszka! Zepsułem to, żeby mieć ulta. Nie naładowało go. Dobra, ma krasnala. Nie możesz tego wygrać, ziomuś. Jajko jest niedobre. Daj sobie spokój. Ow! Mamy to. Lecimy dalej. Jeszcze kolejny przeciwnik przede mną. Okej. Harold. Brzmi groźnie, brzmi groźnie. Harold. I on ma tylko farbę. No dobra, przyjacielu, to zobaczmy, co ci tam wyjdzie z tą farbką tutaj. Harold zaczyna. Mhm. Mhm. Extra move, dobra. Wow, wow. 200 na razie, no to jest okej. No dobra, to ja pioruna dorzucę w takim razie. O, i proszę. Kopiemy prądem wszystko. Klasa. Bomba. Kolejna bomba. Okej, wybuchła, pięknie. Będzie ulcik, jeszcze nie ma ulta. Extra move. Mamy to. Zepsułem. Zepsułem i to bardzo, bo nie mam jeszcze ulta. Ale dobra, jest jeszcze druga runda. Chłop ma tylko farbkę, słaby boosterek. Aha! On zrobił zamianę klocków na zielone, ale zielone są najmniej punktowane. Dobrze, że nie na żółte. Okej. 407, farba wlatuje. Znowu żółta. Czyli te najwięcej punktowane klocuszki to są. Znowu farba, ale nabił tych ultów. Okej. No nie, no! Zabrał mi linię. I będzie miał kolejną niebieską. Przegram to. Dobra, wysadzamy, odpalamy od razu statek UFO, nie ma żartów. Patrzcie jak się czaruje. Okej, kolejna linia. Wow, cała tablica, pięknie. Bach, bach. Dobrze, dobrze, dobrze. Jejku, jejku, jejku. Extra move jakiś będzie jeszcze gdzieś. Niebieskie, niebieskie, niebieskie jest, niebieskie, mamy to. Nie, nie. Nie! Czas się skończył! Czas spróbować połknąć surowe jajo. Lecimy. Czas wykonać pierwszą karę. Mam nadzieję, że pierwszą i ostatnią. Taki jajko tylko mieliśmy. Temu nie było większego. Przepraszam. Takie małe. Jak mam to w ogóle wypić, szaku? No, duszkiem. Ale czekaj, ze skorupki? No ze skorupki wyrzuć do pojemniczka. Z pojemniczka wypij. Wygląda tak. A smakuje? Tak. O fuj! Pyszne. Ja wiem, jaką karę będziesz robił, nie? Nie, nigdy. Nigdy tego nie wypiję. Idziemy grać dalej. Zagramy sobie jeszcze raz Match Rumble, tylko że tym razem zagramy sobie może jakąś legendą. Co wy na to? Na przykład tą babką. Ona jest przemocna. Cleo Kadabra się nazywa. Zobaczcie, jak ona działa. Ona respi szkaraby, które
zjadają klocuszki. Widzicie? Pyk? I zamieniają na inny kolor. Piękne. Z tym boosterem powinno mi się udać wygrać. Jeżeli przegram, to niestety muszę zjeść coś ostrego, co przygotowała JJ-ka. Okej, gotowi? Na Kleokadabrę. Ja tutaj będę tak czarował, że nie mają ze mną szans. Uwaga, lecimy. Pierw to. Czyli piorunek. Później bomba. I wybucha. Cała tablica jest zdejmowana. Dokładnie tak. Cyk, cyk. I mamy już ulta nabitego. Czarujemy. Zapraszam do Egiptu. Zobaczcie na to. Cyk, zielone jemy. Zjedzone. Pach. Pięknie. To zjemy znowu zielony. Okej, w miarę wyszło. Znowu jest ulcik. Let's go. I teraz fioletowe. Fioletowe są dodatkowe punkty. Coś pięknego. I... O, plus 8 mi sklonowało. Okej, ale nie było linii żadnej z tego. Szkoda. Ekstra move będzie? Nie ma. Zróbmy tak. Później tak. Oj, 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 zeszła mi za mocno linia. Szkaraba zjedzmy. Dobra. Ej, bo tam chłop się rozpędzi, 280 ma. Paral, go, 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 go. Nie pękaj, nie pękaj, nie pękaj. Do góry, jeszcze klocek. Aktywacja! Aktywacja! Nie zdążyłem aktywować, ale na szczęście mam drugie miejsce. O mały włos bym przegrał. Od razu ult, od razu ult. Jaką on ma kartę, że on tak ora? Szybko, szybko, szybko. Niebieskie, niebieskie zjadamy. Potrzebujemy znowu ulta. Nie wyszło, teraz pyk, będzie ult. Jest ult, znowu aktywacja. Let's go, let's go, let's go. Fioletowe, fioletowe, fioletowe. Dobra, i linia poproszę fioletowa. Tak jest, o to chodzi, o to chodzi. Rozpędzamy się, teraz niebieskie. Kolejnego ulcika. Ej, nie mogę go dogonić, jest niedobrze. Aktywacja, aktywacja, szybko, szybko. I tu skarabeusz jeszcze jest, jeden. Fioletowy, fioletowy. Zjadamy, tak. Jest okej. Nie, to miało być fioletowy. Ekstra move, dobra, patrzcie, patrzcie, co się dzieje. Jest dobrze. Jest dobrze. Ult, 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 ult. Masterful. 514 ma, goń go, Farel. Szybko, 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 szybko. Razy 10. Dobra. Linia, linia jakaś może większa. Nie! Nie gadajcie, że przegrałem. Że będę jadł coś ostrego taką kartą. 5, 4, 3, 2, 1. Tak. Przegrałem. Itaj zwycięża. Jestem drugi. I on grał smokiem tylko. Niesamowite. Jakiś kozak to był. Idziemy sprawdzić, co Justyna przygotowała. Kolejną karę przygotowała Justyna. Na pozór zwykła czerwona papryczka. Nic bardziej mylnego. Standardzik. Jest to turbo ostra papryczka, polana turbo ostrym sosem, jakiego jeszcze nie jadłeś. Takiego sosu nie jadłem? Nie. Przeważnie sosy, które mają... O Boże, cuchnie. No. Sosy, które mają tak rzadką konsystencję, nie należą do łagodnych. Coś mi się wydaje, że to będzie łatwiejsze niż jajko, ale mam nadzieję. Chcesz oblizać talerz? Lotnie językiem peski. Nie. Ale pyszne. Nie, co nie jem. Jak? Od ostrego dostałem szkawki. A ja się duszę samym zapachem. Szkawki dostałem od ostrego. Mamy to. Lecimy z kolejnym challenge'em. Mleka. Jajkiem se przepij, bo jajka, pomaga. Jajka dajcie. Naprawdę ostry challenge. Gramy jeszcze raz Match Rumble, bo musimy odegrać się i zagramy jeszcze raz legendą, tylko że tym razem zagramy małpą. Małpa jest przemocna. Zobaczcie, co małpa robi. Nazywa się Monkey Jojo, czy Jojo. Kiedy ją aktywujemy, rzuca czaszki, która robi takie kozackie linie. I uwierzcie mi, że to jest nie do powstrzymania. Najlepsza, legendarna karta jak dla mnie. Jak teraz przegram, no to niestety będę musiał pomalować usta szminką. Tego bym nie chciał. I tak już mam delikatnie czerwono do strego. Okej, okay, okej. Okay. Gotowi jesteście na wielkie grzmoty? Bo ja to wygrywam. Od razu piorun, od razu piorun. Po piorunie bomba. Ale mamy ekstra move, pierw ekstra move. Dobra, dobra, pierw małpa, pierw małpa. Dopiero później będzie bomba. Let's go. Ho! Ależ to jest mocne. Teraz bomba. Wybucha. Okej, nie wyszło zrobić tej linii. Okej, udało się jednak. Okej, okej. Czy dam radę tak zrobić, żeby to się połączyło? Nie dam rady. Znowu małpa. Wjeżdża znowu małpa na rejon. Bomba. Nie no, małpa jest przesadzona. Nie ma co gadać. Dawaj tutaj. Znowu małpę. Let's go. Tak jest. Tak jest. Czyścimy.
Czyścimy stolik znowu. Do spodu. Do spodu aktywacja, bo czas nam się kończy. 25 sekund. Let's go. To było mocne, to było mocne. Tu, tu, żółty, 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 żółty. Zahaczony będzie? Ekstra move jeszcze z żółtym. Let's go. Tak jest, tak jest, tak jest. Cała tablica zdejmowana. Tak jest. Dobra. Na chwilę obecną to tyle udało mi się wykręcić. 426. Jest git. Okej. Rubble, małpo! Lecimy. Ciu-ciu time. Tak jest. Jazda do spodu. Zielone u góry, zielone u góry. Zielone u góry. Okej. Trochę zdjęliśmy tego. Okej, będzie pełna małpa. Jest pełna małpa. 540. Mami raczej już nas nie dogoni. Szminka też się oddala od moich ust. Let's go. I to jest booster, to jest kozacki booster ever. Ale deklasacja, czy wy to widzicie? Let's go. Tak to ja mogę grać. Ha! 739 do pobicia. Czy uda mi się? Tak, czas minął. Więc moi kochani, oficjalnie wygrywam. Tak jest, pierwsze miejsce Farrell. Jak dobrze, że nie muszę malować ust. Okej, mamy za to szczęśliwego spina. Zakręćmy sobie jeszcze kołem. Coś dostaniemy? Skrzyneczka? Okej, a w skrzyneczce co jest? Okej, odbieramy. Kolejne kręcenie kołem, może coś fajnego wypadnie. Znowu skrzyneczka z smakołykami. Dziękuję. I jeszcze raz, skrzyneczka pewnie. O nie, wlepy, niech będzie. Mamy to, dziękuję. Czas na piąty level, jeżeli przegram, walę wiadro zimnej wody na łeb, więc mam nadzieję, że to się nie wydarzy, bo na dworze jest tylko chyba 9 stopni. Zagramy sobie teraz jeszcze raz, ale zagramy sobie teraz turnament. W turnamencie niestety nie można grać legendami, ale już legendami sobie pograliśmy, więc zagramy sobie teraz na przykład ośmiornicą. Ośmiornica nazywa się Charles. Działa w ten sposób, że wyskakuje nam i robi szach i mat. Bardzo fajny booster. Okej, dobrało nam już przeciwników. Nygus z Polski! Siema Nygus, wariacie. Zostaw łapkę, jak oglądasz. Oponencik zaczyna, czyli Nygus zaczyna. Czy Nygus mnie poskromi? I przez Nygusa będę musiał walić wiadro na głowę? Byłoby przykro. Ma fajnego boosterka. Chłopa, który hantelkami ćwiczy. Patrzcie na to. To są owieczki generalnie. To jest areobik owieczek. Wyskakuje i czarują mi klocuszki. Niesamowite. Okej, ale ty, on się rozpędził. Nie świruj, bo ja tutaj, wiesz, mogę się przeziębić przez ciebie. Dobra, u mnie pierw piorun poleci. Standardowa taktyka, do tego bomba. I niech wybucha wszystko. Cała tablica. Let's go. Tak jest. Tak jest. I mamy ulta. Szybko, szybko. Pan Meduza. Meduza. Ośmiornica. Dobra, szachmat robisz? Teraz. Odpalaj konie. No okej, nawet spoko wyszło. Znowu ośmiornica. Okej, zrobił linię. Tyk, tyk, cyk. Konik, konik dawaj. Tyk, tyk, tyk. Ładnie. Okej. Finałowa runda. 288 tylko mam. Niedobrze i to bardzo niedobrze. On już ma ulta naładowanego. Nie no, ten booster mnie zgniecie. And left and right. Tak, tak, eju. Jak ja nienawidzę dostawać od tej karty lania. Zielone, zobaczysz, zobaczył. Niedobrze. Ejku, znowu aerobik. Okej. Ale się rozkręcił chłopek. Dobra, pyk, ekstra move. Pyk, ulcik, ulcik, szybko, ulcik. Booster ready, czy mamy coś jeszcze? Na cztery, nie mamy. Pioruny aktywowane, super. Konik, konik na biegunach, bomba. Koniki aktywowane też. Dobrze. Ładnie, ładnie zdjęliśmy. Znowu, znowu, znowu aktywacja. Dogonimy go, dogonimy. Dawaj, 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 dawaj. Konik, konik, konik. Skacz, 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 dobrze. Nie! Nie, zabrakło czasu! Dzięki, Nygus. To dla ciebie dedykuję te wiadro. Idziemy. Czas wykonać karę. Jest naprawdę chłodno. Jak widzicie, lód też jest. Dosyć sporo. Najemy wodę z ogródka. Ale to stare będzie zimne. No, zostawcie łapeczkę w górę koniecznie, moi kochani. Tutaj macie kod QR, który możecie zeskanować, aby pobrać sobie grę. Matchmaster, wbijajcie, klikajcie. Naprawdę mega fajna gierka. I zróbcie sobie jakiś challenge. Może nie z ice bucketem tuż przed zimą, ale na przykład na zjedzenie czegoś ostrego. Możecie spróbować. Zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, a ja walę wiadro. Yeah! Słuchajcie się! Hej! Zakręć wodę, ja idę się.